Hej kochani, jest niedziela. Ja tu sobie siedzę na moim lapie i edytuję filmy, oglądam jakieś vlogi na YouTube. W ogóle przepraszam za moją twarz, ale mam jakieś te krostki mi jakieś wyskoczyły. No ale co zrobić? W ogóle jestem strasznie, strasznie głodna i myślę o sushi, żeby zamówić jakieś sushi do domu, bo jestem straszny leniuch. Mam coś w lodówce, ale nie chcę mi się w ogóle gotować, a więc no zobaczymy. Może coś zamówię. Mój chłopak by coś mi pewnie ugotował, bo on zawsze umie stworzyć coś z niczego, ale on poszedł z dzieciakami do jakichś tam znajomych, pewnie tam będą pływać w basenie i w ogóle. A ja zdecydowałam, że wolę taki dzień w domu, z moim właśnie komputerkiem, z filmami. No i tak, no ale efekt jest tego, że jestem strasznie, strasznie głodna, a nie mam nic do jedzenia i jestem leniuch, więc zamawiam jedzenie do domu. Nie wiem, czy wiecie, ale ja ostatnio, znaczy ostatnio, już dawno, dawno temu, zajmuję się taką pracą dodatkową i wynajmuję pokój na Airbnb. I dzisiaj na przykład mamy, dzisiaj już 2 dni, w zasadzie 2 nocy, mamy taką parę homoseksualistów tutaj, dwóch panów. I no i co? No i już powinni się wynieść, już jest 14, a u nas jest check-out o 13, co też uważam, że jest dosyć spoko, nie jest jakoś wcześniej, bo niektórzy mają 10 czy 11, jest 13, a oni dalej tu są. I no i co? Imprezowali sobie całą noc, wracają o 5 rano, a jeszcze tu są. No i nie wiem, no głupio mi tak zapukać i wiecie, powiedzieć, proszę się wynosić, więc siedzę tu sobie, czekam. No niby mi nie przeszkadzają, no bo nie mam na jutro żadnych tam, w zasadzie mamy jutro, ale znajomego, więc jeszcze mam czas, żeby posprzątać ten pokój po nich. No ale trochę tak głupio, no wiecie, nic nie mówią, siedzę w tym pokoju, chyba śpią, a ja bym już sobie pewnie tutaj coś w domu porobiła, posprzątała, jakiś się może filmik nagrała w dużym pokoju, a jakoś tak, jak wiecie, jak są obcy ludzie, to jest tak inaczej. No ale dobra, mam nadzieję, że może się szybko, szybko się wyniosą. Już sobie poszli moi, jak to się mówi, lodzies. No wiecie, wynajmujący. Nie wynajmujący, tylko ci, co wynajmują. A tu możecie zobaczyć pokój, który wynajmuję. Nawet pościelili łóżko. Ale oczywiście i tak będę musiała zmienić tu pościeli w ogóle. Więc tak, tu jest lustro. Tu jest okno. I tak, tu jest taka ściana, którą sama pomalowałam. W ogóle to było mistrzostwo świata, malowanie tej ściany. Bo ja chodziłam z kartką papieru i robiłam takie, wiecie, z taśmą samoprzylepną, później malowałam, odklejałam wszystko, w ogóle możecie to zobaczyć, że nie jest to jakoś perfekcyjnie, ale no, ale efekt mi się podoba, jest tak ciekawie. No i właśnie, a tu jest takie na ubranka, a tu jest taka szafeczka, moja lampeczka z domu, którą kupiłam, mam takie dwie. Tutaj akurat jest z tego taki wachlarz z parady gejów, sobie zabrałam. Tutaj mój kwiatuszek z Ikei. Uwielbiam, uwielbiam te, jak to się nazywa, te lilie? Lilie chyba. Ale niestety szybko mi przekwitają i później zostaje tylko taki badylek z Ikei. Kupiłam i to też jest z Ikei. Świeczuszka też jest z Ikei. Uwielbiam Ikei. No i tak, tutaj jest mapa Sitges. I taki mały pokoik. Wcześniej tu ja mieszkałam, a teraz mamy taki pokój, taki dodatkowy, więc ja zajmuję się wynajmem tego pokoju. I do tego jest tu taka łazieneczka, która też tutaj urządziłam ją sama. Oczywiście też wszystko to jest z Ikei, świeczki i ten krzaczek i nawet to całe, no wiecie, to całe tutaj sprzęt, półeczkę. I idę zamówić sushi. A tutaj, jak widzicie, to jest nasz duży pokój. I moje piękne kwiaty. Dzwonię. Hola! Yo quiero pedir Philadelphia i salmon picante maki
Sí. A Frances Macía, 6, segundo primero. 620 871 265. Gracias. Hasta luego. Adiós. Uwielbiam, uwielbiam jeść. I wiem, że to wpływa nawet na twarzy, widać mój tłuszcz. I w ogóle powinnam pójść na dietę. Co miesiąc sobie mówię, już od tego miesiąca zapiszę się na siłownię. No i cóż. Ale sushi chyba nie jest aż takie kaloryczne, co? Co? Chyba nie. Mam nadzieję. Do zobaczenia! Właśnie przyjeżdża moje sushi. Czesałam sobie włosy, bo miałam takie już. Jeszcze nie rozczesałam ich do końca, ale miałam takie pokołtunione trochę. A to jest mój strój, pajacyk. Kto uwielbia sushi? Ręka w górę. Yummy, yummy for my tummy. Dobra, to robimy test sushi na żywo. Znaczy, ja już je jadłam, ale wiecie, za każdym razem sushi jest trochę inne. Bierzemy sushi. I do tego. W ogóle moja technika jedzenia sushi jest bardzo śmieszna, bo ja nie wiem, jak się je tymi połeczkami, ale wymyśliłam sobie swój sposób. Nie wiem, czy jest dobry. Smacznego! Teraz będę wyglądać jak chomik, uprzedzam. To jest przepyszne, uwielbiam sushi. O. Dobra, ja jem, bo ja jem w ogóle jak świnka, więc nie będę wam już tego, oszczędzam wam tego widoku. I do zobaczenia później. Moja praca. Praca gospodyni domowej. Sprzątaczki. Nie, ale. Zdejmuję właśnie pościel z pokoju po moich lokatorach, żeby przygotować pokój dla następnej osoby. Są brudne te? Brudna pościel. Chodź do mnie pościelu. Idę teraz pościel wrzucić do prania. Nastawię pranie, pozamiatam trochę. Zrobię pranie w mojej mega, mega ekstra starej pralce, która pierze 2 godziny. A co tu jeszcze? Coś może jeszcze tu wrzucę, bo nie jest takie. Stawiam moją oldschoolową. Oldschoolową pralkę nastawiam. 40 stopni. Jedynka i specjalny sprzęt, żeby zadziałało. Już może działać. Żeby kliknęło łyżką. Działa, pierze się, czyli jedna rzecz odhaczona z perfekcyjnej pani domu. Nie wiem, czy słyszycie dźwięk takiego brzęczenia, bo jest jakiś tutaj w kuchni jakiś. Nie wiem, co to jest. Czy to jest jakaś osa, czy to jest szerszeń? Wydaje mi się, że jest szerszeń, bo jest taka. Widziałam ją. Jest dosyć duża. Spróbuję wam pokazać, ale się strasznie boję, bo jestem w ogóle. Jestem strasznie anty taka. Jakieś pszczowe, osy, trzmiele, szerszenie to nie są dla mnie. Jest tam! No i tak, w ogóle nie wiem, czy dzisiaj będziemy wychodzić, bo po prostu wyglądam strasznie. Makijaż rozmazany, w ogóle nie chciałam się robić, włosy jakieś poczochrane. Muszę wziąć jakiś prysznic, w ogóle paznokcie, tragedia. Jakieś mam te. W ogóle chyba się nie powinnam pokazywać przed kamerą. No ale takie jest moje życie. No i tak, więc czekam na nich, bo ktoś musi się uporać z tym szerszeniem z kuchni. Zamknęłam drzwi, żeby mi tu nie wleciał i nie ukąsił mnie. No i tak sobie siedzę, oglądam filmy, edytuję filmy, zaraz coś pewnie dodam. No i tak sobie mi dzień mija leniuchowato. Tak, moje dzieciaki już je słychać. Hello. Klikaj. Why? Odwozimy dzieciaki. Daj, Kosia! Bye! Kosia! Bye! Hej, kochani, witam was raz jeszcze.
Już chyba ostatni raz, ponieważ idę zaraz spać. Jutro wstaję rano, na o 3 rano muszę się obudzić. Mieliśmy wyjść razem z A, on chciał gdzieś wyjść sobie na drinka, ale ja uznałam, że nie ma sensu, bo tylko wyjdę, narobię sobie smaku na imprezę i tak nic z tego nie wyjdzie. No i tak, umyłam włosy. Zaraz się kładę do łóżka, w zasadzie obejrzymy sobie jakiś filmik razem i tak. Mam nadzieję, że spędziliście miło ze mną dzień, z moim gadaniem. W zasadzie tylko nic nie było ciekawego, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się. Buziaki. Hej kochani, jest 5 rano. Właśnie idę do pracy na lotu i Ibizy, później do Rzymu. Jestem strasznie, strasznie zmęczona. Po prostu padam. Wiecie co, praca stewardess jest naprawdę fajna, ale te poranki zabijają każdego chyba. No i tak. Mam nadzieję, że szybko skończę i wrócę do łóżka, bo po prostu wstałam się o 3 w nocy. Masakra. O, trzymajcie się z tym pozytywnym porankiem. Do zobaczenia później. Bye, bye.